Czy można pocałować zmarłą osobę? Co by się stało, gdyby osoba uznana za zmarłą obudziła się w chłodni? Czy zmarły może płakać? Na te i inne ciekawe pytania poznacie odpowiedzi w dzisiejszym odcinku, a wszystko dzięki panu Robertowi Koniecznemu, który z zawodu jest grabarzem i zdradza na TikToku oraz w swojej najnowszej książce pod tytułem Moja przyjaciółka śmierć, jak wygląda ta trudna praca zza kulis. Książka została spisana w formie szczerego wywiadu, który odkrywa tajemnice zawodu grabarza, balansując między humorem, szczerością i głębokim szacunkiem dla życia i śmierci. Autor, który zdobył popularność na TikToku, odpowiada na najbardziej kontrowersyjne pytania o pracę, którą wielu z Was woli omijać. Z rozbrajającą szczerością opowiada o codzienności, od masowania zwłok po rozmowy z pogrążonymi w żałobie rodzinami. Pan Robert pokazuje, że śmierć to nie tylko smutek, ale także coś, co uczy nas pokory. Ta książka nie boi się tematów tabu, łącząc refleksję z czarnym humorem, co czyni ją wyjątkowo lekką w odbiorze, pomimo trudnej tematyki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się za kulisami branży pogrzebowej, a jednocześnie zyskać nową perspektywę na życie i śmierć, ta książka jest dla Ciebie. Uważam, że może być szczególnie pomocna w oswojeniu się z tym trudnym tematem dla osób, które niedawno przeżyły stratę kogoś bliskiego. Mnie osobiście książka bardzo zaciekawiła, wciągając w świat, który zwykle pozostaje w cieniu codzienności. Skłoniła także do głębokiej refleksji nad życiem i śmiercią, a momentami wzruszyła do łez. Jeśli chcielibyście sięgnąć po tę lekturę, to link do niej zostawiam Wam w opisie pod tym filmem. Serdecznie polecam. A teraz zapraszam na odcinek. Czy można pocałować zmarłą osobę? Wielu żałobników żegna w taki sposób bliskie swemu sercu zmarłe osoby. Niektórzy nie odczuwają potem żadnych dolegliwości, jednak nie wszyscy. Zdarza się, że później żałobnik odchoruje taki pocałunek. Mimo, że nie widać tego gołym okiem, ciało zmarłego cały czas się rozkłada, a na skórze bytują różne patogeny, które mogą wywołać problemy ze zdrowiem u żyjących. Pan Robert podkreślił, że nawet umycie ciała nie zlikwiduje ich, także trzeba uważać, szczególnie na płyny drobnoustrojowe. Wiadomo, człowiek w rozpaczy często nie zważa na to, że coś się może stać, bo ważniejsze jest ostatnie pożegnanie z ukochaną osobą i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Trzeba jednak zachować ostrożność. Pan Robert w swojej pracy miał przypadkowy kontakt z płynami ustrojowymi zmarłego i doświadczył później bardzo nieprzyjemnych problemów ze zdrowiem. Kontakt nastąpił przez skórę na nodze i później pojawił się 3-tygodniowy straszny ból tej kończyny, pieczenie i mrowienie. Kilka osób w komentarzach także opisało swoje odczucia po pocałowaniu zmarłej osoby i były podobne. Ból i mrowienie ust przez krótszy bądź dłuższy czas. Jedna osoba wspomniała nawet o krótkotrwałym zdrętwieniu ust. Były też osoby odczuwające poważniejsze konsekwencje, na przykład problemy laryngologiczne czy dłuższą chorobę. Większość jednak nie odczuwała później żadnych przykrych dolegliwości. Ja lata temu pożegnałam prababcię przez dotknięcie jej dłoni. Na szczęście nic mi się później nie działo, ale to był tylko kontakt skórny. Zmarłemu leciały łzy na pogrzebie. Jak to możliwe? Po śmierci zmarłemu nie mogą lecieć łzy w taki sposób, jak dzieje się to u żywych, ponieważ łzawienie jest wynikiem działania gruczołów łzowych i pracy układu nerwowego, który po śmierci przestaje funkcjonować. Jednak w niektórych przypadkach może dojść do wydzielania płynu z oczu, co może sprawiać wrażenie, jakby zmarły płakał. Dzieje się tak na przykład w wyniku rozluźnienia mięśni twarzy, co może spowodować wypływanie płynów ustrojowych. Zwłaszcza jeśli zmarła osoba leżała przez jakiś czas w pozycji, w której płyn mógł się gromadzić w okolicach oczu lub nosa. Jest to jednak naturalny proces związany z fizjologią śmierci, a nie płacz jak u żywych osób. Co by się stało, gdyby osoba uznana za zmarłą obudziła się w chłodni? Takie przypadki w obecnych czasach są raczej bardzo rzadkie. Jednakże w niektórych chłodniach są od środka zamontowane klamki, więc osoba niesłusznie uznana za zmarłą mogłaby samodzielnie się wydostać. W niektórych chłodniach takich klamek nie ma. Pan Robert uspokaja jednak, że panująca tam temperatura wynosi około 6-8 stopni Celsjusza,
więc pozwoliłaby takiej osobie przeżyć do momentu, aż ktoś by ją znalazł. Tym bardziej, że w chłodniach panuje spory ruch i regularnie ktoś tam przebywa. Czemu osoby pracujące w zakładzie pogrzebowym czasem muszą masować zwłoki? Jeśli ciało jest w fazie, w której pojawia się stężenie pośmiertne, sztywnieje. By móc je ubrać do trumny, kończyny muszą być luźne, zatem osoby pracujące w zakładzie pogrzebowym rozgrzewają je i rozmasowują w stawach. Wtedy mięśnie wiotczeją i umożliwiają przy nich pracę, więc plotki o łamaniu kości przez pracowników zakładu pogrzebowego, jak widzicie, są nieprawdziwe. Przynajmniej tak to wygląda w porządnych zakładach pogrzebowych. Czy zdarza się, że oczy zmarłego same się otwierają? Oczy zmarłego zwykle nie otwierają się same po śmierci, ale mogą pozostać otwarte w momencie zgonu. Dzieje się tak, ponieważ po śmierci mięśnie twarzy, w tym mięśnie kontrolujące powieki, rozluźniają się. U niektórych zmarłych powieki pozostają lekko uchylone, co jest normalnym efektem fizjologicznym. W praktyce, w zakładach pogrzebowych osoby zajmujące się ciałem zmarłego zwykle zamykają powieki ręcznie, aby ciało wyglądało bardziej naturalnie i spokojnie. W niektórych przypadkach, jeśli powieki nie zamykają się łatwo lub pomimo zamknięcia otwierają się ponownie, stosowane są specjalne metody, takie jak włożenie pod powiekę specjalnych nakładek, które z jednej strony są chropowate, dzięki czemu przytrzymają powiekę, by ta się nie uchylała. Dawniej w tym celu stosowano monety, które kładziono na zamknięte oczy zmarłego. Jak wygląda badanie potwierdzające zgon? Przybyły na miejsce lekarz osłuchuje zmarłą osobę. Sprawdza, czy jest oddech, puls i reakcja źrenic na światło. Jeśli nie ma, lekarz stwierdza zgon. Zdarza się, że gdy zostaje wezwany lekarz, dana osoba nie żyje przez dłuższy czas. Wtedy sprawa jest prosta, bo występuje już stężenie pośmiertne, plamy opadowe i tym podobne oznaki. Po stwierdzeniu śmierci lekarz sporządza oficjalny dokument, kartę zgonu, w której zapisuje datę i godzinę zgonu oraz jego przypuszczalną przyczynę. W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie sekcji zwłok, na przykład gdy nastąpi śmierć w wyniku wypadku, w sytuacjach nagłych lub niespodziewanej śmierci kobiety w ciąży czy dziecka. Czy po śmierci rosną paznokcie i włosy? Może się tak wydawać, jeśli ktoś obserwuje ciało przez parę dni, ale jest to niemożliwe. W organizmie musiałyby powstawać nowe komórki, a po śmierci nie zachodzą już takie procesy. Zatem iluzja rosnących paznokci i włosów spowodowana jest wysychaniem i kurczeniem się skóry wokół nich. To sprawia wrażenie, jakby paznokcie i włosy były dłuższe niż wcześniej. No i na koniec nie mogłoby zabraknąć pytania związanego ze zjawiskami paranormalnymi. Czy autor książki doświadczył jakichś trudnych do wyjaśnienia zdarzeń? Pan Robert otrzymał takie pytanie na TikToku i oznajmił, że akurat nic takiego go nie spotkało. To pytanie przypomniało mi historię mojej babci, którą kiedyś opowiadałam wam na kanale. Może niektórzy z was ją kojarzą? Posłuchajcie, moja babcia pracowała jako pielęgniarka w domu opieki, gdzie zajmowała się seniorami. Dawniej, gdy któryś z podopiecznych zmarł, pielęgniarki miały obowiązek przyszykowania ciała do trumny. Z czasem te zasady się zmieniły, ale moja babcia jeszcze załapała się na te dodatkowe obowiązki. Pewnego dnia zmarła starsza pani, z którą babcia miała bliską relację. Często rozmawiały i spędzały razem czas podczas codziennych zajęć. Tuż przed śmiercią ta pani poprosiła moją babcię, żeby założyła jej do trumny ulubione korale. Babcia obiecała, że spełni jej życzenie. Kiedy przyszło do przygotowania ciała, babcia wraz z koleżanką zaczęły szukać tych korali, ale nigdzie nie mogły ich znaleźć. W końcu zdecydowały się założyć inne. I teraz, wyobraźcie sobie, ledwie zdążyły założyć je na szyję nieboszczki, a korale nagle pękły, jakby ktoś z całej siły je rozerwał. Kto kiedykolwiek miał do czynienia ze starymi koralami, ten wie, jakie mocne miały sznury. Naprawdę trudno było je uszkodzić. Babcia i jej koleżanka były w tym momencie odwrócone tyłem, bo właśnie wychodziły z sali. Gdy usłyszały trzask, stanęły w osłupieniu. Koraliki rozsypały się po podłodze. Wyglądało to tak, jakby zmarła dała im znak, że obietnica nie została dotrzymana. Na szczęście po dalszych poszukiwaniach udało im się odnaleźć te właściwe, wyjątkowe korale.
założyły je i już wszystko było w porządku. Jak myślicie, czy to rzeczywiście był znak z zaświatów, a może jakiś dziwny zbieg okoliczności? Jedno jest pewne, nie ma powodu, by bać się zmarłych. A jeśli mieli ostatnie życzenie, które możemy spełnić, postarajmy się to zrobić. Jak mówi pan Robert, do zmarłych trzeba podchodzić z szacunkiem. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o pracy grabarza zza kulis, to link do książki zostawiam wam w opisie pod tym filmem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.